Kamil Grzeszyński z nami. Dwie minuty temu skończył się mecz z Islandią. Trudniejszy niż myślałeś? No na pewno spodziewaliśmy się takiego meczu, że nie gramy ze słabym przeciwnikiem. Graliśmy ze zespołem, który awansował do mistrzostw Europy bardzo szybko. W pierwszej połowie ciężko nam się grało, źle weszliśmy w mecz, ale w drugiej połowie pokazaliśmy, że jesteśmy silnym zespołem i że potrafimy odrabiać wynik, nawet jak przegrywamy. Moment zwrotny tego spotkania to przerwa, czy twoja bramka dopiero? No i to w szatni sobie pogadaliśmy w przerwie meczu, że co musimy poprawić. Na pewno moja bramka też dała nam takie natchnienia i poszliśmy za ciosem. I potem praktycznie stwarzaliśmy sobie sytuację. Szkoda, że czasami błędy popełnialiśmy, ale to wiadomo, to są mecze sparingowe, więc musimy sobie wnioski wyciągnąć. Ale przed taką publicznością nie wypada przegrywać. No tak, dlatego mamy, jak to się mówi, stadion piękny, twierdza Warszawa. Trzyma się cały czas. Trzyma się cały czas i mam nadzieję, że będzie trwała i trwała. Dzięki.